Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny w dniu dzisiejszym. Jesteśmy po ostatnim spotkaniu z artystami o godzinie 12, a teraz zaczyna się za chwilę, zacznie się ostatnia debata na tegorocznym festiwalu Dialog Wrocław. Ja sobie pozwolę przedstawić naszych gości. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego. Jacek Sieradzki, miesięcznik Dialog. Anna Róża Burzyńska, miesięcznik Didaskalia, Uniwersytet Jagielloński. Jacek Kopciński, miesięcznik Teatr i Instytut Badań Literackich. Dorota Buchwald, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Marta Górnicka, Fundacja Chór Kobiet, reżyserka. I Jacek Żakowski, tygodnik Polityka. No tak, bardzo mi miło prowadzić w takim godnym gronie rozmowę na temat, który jest gorący i zdaje się, że coraz gorętszy, chociaż to dopiero się okaże, co wolno i czego nie wolno w teatrze politycznym. W Polsce to jest pytanie, które nad nami wisi, ale właściwie mamy też trochę odpowiedzi już, może nad tymi tych odpowiedzi byśmy zaczęli. Paweł Łysak się przekonał ostatnio, co wolno i czego nie wolno i dlaczego. I może od pana zaczniemy, jeżeli można. Historia klątwy jest historią niesamowitego zupełnie wybuchu, którego od lat w Polsce nie mieliśmy. Można powiedzieć, to nie pierwsze wystawienie klątwy. Można powiedzieć, nie pierwszy spektakl w Polsce, który dotyka fundamentów naszej tożsamości religijnej, narodowej i tak dalej. No, wczoraj widzieliśmy spektakl, który też dotyka i przebija na wylot. I jakoś nic się nie stało strasznego. A tu się stało. Dlaczego? It happened in your case. Nie, może nie można wystawiać klątwy. Historia klątwy, to Jacek Sieradzki lepiej opowiedział. Historia wystawienia klątwy jest w ogóle bardzo burzliwa. Bardzo duża część tych... Ale było wystawienie w Bydgoszczy niedawno też, tak? Nie, mówię tak generalnie o historii, tak, że łatwo z klątwą nie było. Czego nie można? No, myślę, że to, co jest tutaj jakimś tematem, no to jest atakowanie jakiegoś systemu, atakowanie Kościoła, rozmawianie o tych sprawach jest jakąś rzeczą być może objętą największym tabu w Polsce, tak? I że dotykanie spraw wpływu Kościoła na nas, wpływu religii dyskutowanie o tym jest być może właśnie tak najbardziej stabilizowaną sferą. Czy nie można? No okazuje się, że można. Not allowed. Well, klątwę, bo it turns out that you can stage the curse, mimo wszystko, and the curse is being played. So it is possible. Myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, pomyślałem sobie właśnie przed chwilą o wywiadach, które udzielił minister Gliński. Tego się obawiam. Yesterday by minister Gliński, the Polish culture minister. Bez PiSu nie pójdzie. No dobrze, that's what I was afraid of. So we can't avoid the topic of the law and justice. Minister z Winogrodzka. No bo myślałem sobie o tym, jakby bardzo ciekawe tam zostały w ciekawy sposób została naświetlona wizja kultury w Polsce, a tak naprawdę wizja mecenatu państwowego. To samo było mówione również na spotkaniu u prezydenta Dudy na spotkaniu at the president's office about the theater of the future, that was the title of the meeting. Deputy Culture Minister Wanda Zwinogrodzka clearly says what is possible, what is allowed. She defines a public patronage as a duty to consolidate the national community, the national Catholic community. And during a meeting at the president's office, she contrasted the national community with the international community of artists. She said that state patronage creates a national community, and the
artystycznych jest international community of critical artists. Tam było powiedziane bardzo wprost o tym, że tutaj nie ma czegoś takiego, że się komuś zabrania, nie ma czegoś takiego, że nie wolno. Natomiast nie powinno być to objęte mecenatem państwowym. Bardzo wprost w wywiadzie prasowym te rzeczy, które stąd, poza tą wspólnotę wychodzą, są oczywiście dopuszczalne, no, ale nie jest dopuszczalne, żeby wydawać na nie pieniądze. I w tym wywiadzie też pojawiła się taka teza, która mówi o tym, że przedstawienia, które nie są przez większość uwersują, nie mogą, jakby działają przeciwko tej wspólności, nie mogą być wspierane. Tak, czyli jakby mówi się o pewnym obowiązku wspierania, inkluzując to mechanizmem demokratycznym, wspierania tego, czego chce większość i nie wspierania, nie popierania tego co chcą mniejszości. Tutaj dla mnie to jest jakieś niezwykle niebezpieczne, jakieś naprawdę takie cofnięcie demokracji do jakiegoś bardzo dawnego czasu, kiedy dopiero się zaczęto zastanawiać, co oznacza tyrania większości, w jaki sposób mniejszości w demokracji mają być wspierane czy zabezpieczone. Myślę, że to jest jakieś zatoczenie koła do dawnych czasów i tak naprawdę demokracja zachodnia była już gdzieś dużo dalej, tylko to się wszystko wysypało, jak widzimy, i wysypuje nie tylko w Polsce, ale i gdzie indziej. To jest teraz tym bardziej niebezpieczne, że dużo bardziej jakby w ogóle jako ludzie dysponujemy dużo większą ilością narzędzi, wpływania na ludzi, czy urabiania ludzi. To znaczy mam takie poczucie, że no, Pinterest jest albo na Facebooku, albo w internecie, komunikuj się z tymi ludźmi, z którymi się znamy, z tymi ludźmi, z którymi podzielamy poglądy, trafiają do nas artykuły sprofilowane, te, które nasze poglądy wspierają. To jest taki sposób manipulacji również większością, co też wybory w Stanach Zjednoczonych pokazały, w jaki sposób można to robić. Czego się obawiam? No, obawiam się tego właśnie na przykładzie klątwy. Odbiór tej klątwy dzieli się tego spektaklu. Ludzie dzielą się na tych, którzy widzieli, tych, którzy nie widzieli. Pośród tych, którzy nie widzieli, jest dużo większa złość na ten spektakl, czy brak w ogóle przyzwolenia na to, żeby on powstał. Ludzie, którzy widzieli, dużo mniejsza. Myślę, że absolutnie przeważająca liczba widzów przyjęła go dobrze. Ale jak to się dzieje? Spektakl został nagrany w jakiś sposób nielegalny. Te nagrania zostają pokazywane w telewizji dwa dni po premierze. 15-20-sekundowe migawki, nagrane niby telefonami komórkowymi, bardzo dobrej jakości także. Mam podejrzenie, że jednak zostały nagrane w jakiś lepszy sposób, a nie przez przypadkowych widzów. I każdy z tych 15-sekundowych kawałków jest opatrzony jakimś komentarzem. Wyrywa to z kontekstu kompletnie jakby rozbraja, czy jakby niszczy te znaki, które tam naprawdę są w tym spektaklu, trywializując je, mówiąc o to, proszę bardzo, co tutaj się dzieje. I każdy z tych materiałów, większość z tych materiałów kończyła się wyzwaniem, co pani prezydent Warszawy robi, trzeba to wszystko ukończyć, proszę bardzo. Tak? Czyli taki bardzo mocny, ideologiczny przekaz. I myślę, że cały szum wokół klątwy, no tak naprawdę zaczął się wtedy. I ten mocny przekaz, który tą większość oburzoną w jakiś sposób sformatował, poinformował, no jest tym mechanizmem, który tą demokrację właśnie w sztuce i ten mecenat państwowy ma wspierać. Ale to może właśnie o to chodzi, może po to właśnie jest sztuka krytyczna, żeby bulwersować większość. Czyli być może to, co miało zaszkodzić teatrowi, sztuce w wystawieniu i tak dalej, to się okazało wielkim darem, bo zaczęła się jakaś awantura. Nie wiem, czy można kupić bilety na klątwę.
bez znajomości. Nie bardzo, ale może na listopad jeszcze coś zostało. Znaczy, ja wiem, jak bardzo poproszę, to może... No właśnie. Ja bym ze 100 kupił na handel, bo to ciężkie czasy przyszły. No ale nagle się okazało, że teatr jest ważny. Nie zawsze jest ważny. Więc może tak, to prawda, to nas nie martwi. To nas nie martwi. Ale to jest bardzo ciekawe, prawda, że to się udaje osiągnąć tylko wtedy, kiedy się ktoś rozścieczy naprawdę. I chciałem zapytać Martę Górnicką, bo wczoraj oglądałem ten spektakl, tam są rzeczy straszliwie naruszające wszystko, co narusza klątwa. W tekście prostym, bo tutaj są jeszcze symbole, które są czasem trudne do zrozumienia, może bardzo prosty tekst, kawa na ławę. I nie ma wściekłości. I teraz na czym ta różnica polega? Czy na tym, że nie przyszedł tam redaktor Semka z telefonem? Czy jest coś jeszcze? Nie jest trudno odpowiadać na to pytanie. Nie wiem, czy ono powinno być faktycznie formułowane do mnie. Ja mogę powiedzieć jakby o swoich założeniach artystycznych. Na pewno moim zamierzeniem było... jakby bardzo ostre wskazywanie na pewne niebezpieczeństwa, które niesie wspólnota, na pewną ideologizację naszego życia i tak dalej, i tak dalej. Jakby odwołuje się do całej naszej narodowej historii, która teraz wedle narodowej kultury pewnie powinna być jakoś specjalnie wykładana. Ja próbuję ją jakoś się do niej też odwoływać i ją w jakiś sposób naświetlać. Natomiast moim zamierzeniem absolutnie nie było w jakiś sposób prowokowanie, czy nie wiem, naświetlanie tego, czy po prostu jakby nie było to celem, nie było to moją strategią artystyczną. Nie chcę jakby tutaj się odwoływać też do tego, co robi Frilicz, ale jednak myślę, że to jest pewna strategia artystyczna, to znaczy wyświetlanie tych problemów w taki sposób, żeby jednak one się... Tak, wysadzić bombę w mózgu, ale bardzo robić to też jakby z takim bardzo dużym, szerokim polem rażenia, tak? Ja myślę o widzu chyba inaczej, znaczy na pewno tak myślę i po prostu cel jest trochę inny, tak myślę. Jacek Sieradzki. To jest ta różnica, którą pani Zwinogrodzka rysuje? Co wolno, a co nie wolno? Nie, ja się nie bardzo czuję jako rzecznik Wandy Zwinogrodzkiej, proszę mnie z tego zwolnić. Ale jako egzegeta może. To jeszcze gorzej. Przepraszam. Natomiast myślę, że tak, że z klątwą jest tak tutaj, rzeczywiście się coś bardzo ciekawego rysuje w zestawieniu tych spektakli. Mam w ogóle takie poczucie, w czym nie ma z mojej strony niczego złego w myśleniu o budowie klątwy, że klątwa jest tak zbudowana, że w nią jest wbudowany bardzo ostry sprzeciw i protest tych, których to ma dotknąć. To jest nie przekaz, tylko część spektaklu, część widowiska, część zdarzenia, które się dzieje. Cóż, mam poczucie, że zwłaszcza w okolicach... Klątwę dramat czy nie, klątwę dramatu w ogóle w tym nie mieszajmy, bo Wyspiański tak się tym nie zajmuje i ma inne problemy. Nie, to jest właśnie oddzielny tekst, klątwa wcale nie Wyspiański. No, natomiast jeśli chodzi o jej strukturę, to ona polega w dużej mierze na tym, że został wymuszony na ludziach bardzo efektownie, bardzo skutecznie, bardzo ostry protest. W związku z tym to się kręci niesamowicie. Takiego zdarzenia rzeczywiście od strasznie dawna nie było. Mam poczucie, że panowie duchowni na początku, przynajmniej potem się uspokoili. Panowie dziennikarze, panowie ministrowie, panie wiceministerki fantastycznie grają w tym przedstawieniu. Oni są elementem tego przedstawienia, ale to każe zadawać pytanie ja tu trochę jako adwokat diabła będę teraz gadał, każe zadawać pytanie o skuteczność tego protestu i o moc tego protestu, bo trochę się zaczyna robić tak, że ponieważ role zostały rozdane, to każdy gra tę rolę, czyli ci, którzy są przeciw temu, co się mówi w sprawie klątwy, tak byli przeciw, tak zostaną przeciw.
tu zostaje konstans. Ludzie, którzy przychodzą na przedstawienie, najczęściej wiedzą, na co przychodzą i wychodzą z tym, po co przyszli. Czyli jakby to powiedzieć, wszystko jest rozdane, sytuacja stoi i jeżeli byśmy sobie mieli zadać pytanie, jak się cementuje w jakimś sensie? No właśnie, bo tu jest druga część pytania, druga strona, czy też drugie rozumienie pytania, co wolno. Teraz, czy artyście wolno przyczyniać się do cementowania zastanych struktur, czy też powinien je naruszać i rozpuszczać? Dobrze, to ja tylko dodam do tego takie rzeczy, że to nie jest do końca prawda, że klątwa uruchomiła rozmowę na te tematy, bo te tematy istniały zawsze, czy od bardzo dawna, w niedużych przedstawieniach po cichu, nie zostały rozbuchane tym protestem. Znaczy, nie przyszedł żaden freelance, który wprowadził protest jako element przedstawienia. Było takie przedstawienie w Krakowie, w Łaźni Nowej, się nazywało Niewierni. To była opowieść o rozmaitych apostatach, o rozmaitych postawach, które prowadziły do wyjścia z kościoła. Była tam dosyć wściekła opowieść o molestowaniu. Przeszła bez echa, żadnych manifestacji przed teatrem, nikt nie krzyczał. Czyli się zmarnowała. W jakimś sensie tak, albo rzeczywiście nie miała tej siły. Ja opowiadam z chęcią to doświadczenie, bo ono jest dla mnie też znamienne. Przed wielu laty jest spektakl pod tytułem Umarła klasa. Druga część naszej klasy jest czysto kabaretowa, taka jest błyskawiczny przejazd przez historię. Tam jest, jak pamiętacie, pierwsza część jest o jedwabnym, w drugiej części jest epizod, w której jedna z bohaterek całej historii w jedwabnym wraca po latach z Ameryki. Przyjeżdża tutaj i z tym, który tu został, który teraz jest księdzem proboszczem w Jedwabnym, nazwanie pada, idą przez miejscowość i rozmawiają. W pewnej chwili dochodzą na cmentarz, ona mówi, ach patrz, to nasi, myśmy tych znali, ci polegli w czasie wojny, wspaniale utrzymane mogiły, bardzo pięknie. A mówi, proboszcz, a to moi harcerze. W tym momencie na sali jest śmiech, to znaczy wszyscy wiedzą, że jak proboszcz mówi moi harcerze, to znaczy, że ich niewątpliwie molestuje po kontakt. To znaczy, to istnieje w głowach ludzi. To nie tak, że klątwa coś odkryła, klątwa coś wybiła, podbiła pod sufit, rozpękła bombę w środku. Natomiast to jest kwwestia, która istniała w głowach ludzi, istnieje w głowach tych, którzy są po tej stronie, to znaczy wiedzą, że w kościele jest i molestowanie, i ideaństwo. Nie ma po tamtej, jak jest cementowane, tak jest cementowane. Tak wolno? Mamy z tym zrobić zakazę? Znaczy, bo wolno to jest nie tylko. Czy państwo pozwala, tylko czy jest dobrze? Czy jest dobrze? Bo ja mam takie wrażenie, że jest bardzo dużo spektakli, które przekazują potrzebne myśli. Podoba stwierdzenie, że klątwa cementuje. No, porozmawiajmy przez chwilkę o tym, bo sensem sztuki krytycznej jest rozbijanie, prawda? Nie jest umacnianie tego, co jest raczej. Co pani Marta Górnicka, co pani o tym myśli? Cementuje, rozbija, czy wolno tak, czy nie wolno? Dobrze, czy nie dobrze? No i jeśli mam mówić dalej o klątwie, no to klątwa wyświetla, klątwa była raczej materiałem niż przedmiotem. Jasne. Nie, no tutaj tak się wydarzy, że rzeczywiście ona jakby wywołuje ogromny społeczny konflikt i jakby z mojej perspektywy to, co ja mogę robić w teatrze i to, co jako reżyser mogę jakby proponować, to ten konflikt performować cały czas, to znaczy doprowadzać do tego, żeby... I tutaj jest jakby pytanie, co za tym, że klątwę gramy, to znaczy co możemy dalej z tym zrobić, czy
nie wiem, zorganizować nieustające debaty wokół klątw. Ja mam taką osobiście intuicję, to znaczy ja bym cały czas próbowała jednak spotykać te dwa środowiska. Nie mówię tutaj o radykalnych spotkaniach, radykalnych jakby odłamów, ale jednak zapraszać do rozmowy i spotykać wokół tego spektaklu ludzi, którzy myślą o nim w sposób różny. I tą różnicą ja bym się zajmowała. Ja to robię nieustannie w teatrze. Dzisiaj tutaj opowiadałam Państwu rano o projekcie konstytucji i to jest dla mnie jakby taki rzeczywiście sztandarowy przykład budowania czy konstruowania takiej radykalnej, demokratycznej wspólnoty na scenie. Podobnie jest w hymnie, chociaż hymn jest jakby no, czymś innym. Ta wspólnota jest bardziej jakby wspólnotą, która się pojawia w obrębie teatru. W konstytucji po prostu spotykamy ludzi, którzy są reprezentują środowiska lewicowe i środowiska prawicowe. Ja półtora roku temu, robiąc konstytucję wokół w zasadzie w momencie, kiedy Trybunał został sparaliżowany, zaczęliśmy robić ten projekt, Trybunał Konstytucyjny, tak sobie wyobrażam rolę sztuki, to znaczy wydaje mi się, że w tej sytuacji mamy znakomite jakby warunki i jesteśmy już strasznie spóźnieni do tego, żeby właśnie wokół tego spektaklu, czy wokół tych zagadnień, czy wokół tego dramatycznego podziału, tak, bo jesteśmy w jakiejś rozpaczliwej sytuacji społecznej, cały czas jakby to wyświetlać, cały czas to performować. Myślę, że no nie wiem, to jest jakby moja strategia, moje myślenie. Myślę, że to jest bardzo ważny moment. Bardzo dobrze, że klątwa jest, że klątwa tak działa. Natomiast pytanie jest, jak możemy to zagospodarować? I ja widzę, jak to możemy zagospodarować. To znaczy, trzeba naprawdę zapraszać tą drugą stronę nieustannie i próbować wszystko to, co nam leży na sercu, po prostu nazywać, no, tak najprościej, po prostu performować polityczny głos Polaków. Pytanie jest też takie, jaki teatr krytyczny jest w stanie istnieć w rzeczywistości, która się rysuje, prawda? Bo ja na przykład bardzo bym chciał wszystkich krytyków klątwy, tych modlących się przed spektaklami, zaprosić, nawet gotówkę, kupić im bilety, jak pan dyrektor by mi sprzedał, ale nie przyjdą, bo się brzydzą. I to oczywiście bardzo ułatwia działanie władzy represyjne i tak dalej. Więc może bym chciał zapytać panią Dorotę Buchwald teraz, w tej rysującej się sytuacji, już tu padło przywołanie dwóch wywiadów też, które zarysowują przyszłość. Jaki teatr krytyczny ma szansę przetrwać i mieć znaczenie? Może najpierw do pytania, co wolno, a czego nie wolno. Ja generalnie, patrząc na historię teatru, bo się tym zajmuję na co dzień, czy towarzyszę teatrowi temu, co się zamienia w historię. Dzisiaj jest klątwa, jutro jest wydarzeniem historycznym, które trafia do pewnego arsenału archiwalnego, do którego będą sięgać kolejne przedstawienia czy kolejni twórcy, bo tak jest w teatrze, że on nigdy nie zapomina o swojej historii. Ale generalnie to samo wolno w teatrze, co wolno ludziom. Jeśli wolno ludziom, to wolno i w teatrze. I nie ma rzeczy, której nie wolno w teatrze. Pytanie tylko o to, to wolno w teatrze. Właśnie, to jest jeden moment, bo pytanie jest o to, co wolno odpowiedzialnie, to znaczy, jaka jest odpowiedzialność tej wolności, którą się ma i tych narzędzi, których się używa, bo powiedział pan, te same treści, dwa różne sposoby odbioru tego przedstawienia. To są różne narzędzia użyte. Dwie techniki przekazania, kompletnie inne. Różne strategie, różne narzędzia. Wolno tak. To jest jakby intencja i odpowiedzialność artysty, którą jako artysta posiada w swojej wolności. Wykorzystuje, a do tego, żeby mu to umożliwić, jest przestrzeń, którą jest teatr, który powinien mieć swoją autonomię, czyli wolność. A ta autonomia teatru jako instytucji, powiedzmy, do tego się ograniczmy, instytucji, w której się odbywa teatr, bo to jest także ten obszar, który no, jakby jest wpisany w obowiązki
utrzymania przez państwo. Teatr publiczny, szkoła publiczna, służba zdrowia publiczna, to są obowiązki państwa. I mamy tak to napisane w Konstytucji, dostęp do kultury, także poprzez sieć publicznych teatrów. W statucie Konstytucji Teatru Publicznego, w statutach teatru publicznych, w ustawie o organizowaniu prowadzenia działalności kulturalnej jest napisane, wyodrębniona instytucja teatru jako specjalna instytucja, instytucja artystyczna, która ma tę wyjątkową rzecz, jaką jest autonomia, która jest jakby udowodniona dotacją finansową, czyli utrzymywana z naszych podatków. Natomiast ta autonomia jest gwarancją tego, że wolność tej instytucji ograniczona jest tylko i wyłącznie przez odpowiedzialność artystów, którzy w niej działają. I teraz obrona tej autonomii, w tym sensie, że trzeba bardzo mocno bronić tego zapisu, pozwala na absolutną wolność artystów. Doszliśmy, jak doszliśmy z pani spektaklu na klątwę, to natknęliśmy się tam na plakat dotacje, nie na profanację. Ale to jest zapisane w prawie, znaczy, wolno, artystom wolno to robić, jeśli taką decyzję podejmą, prawda, że chcą taki rodzaj sztuki uprawiać, która jest prowokacją, profanacją, która jest, jakby te narzędzia są rozmaite. Jeśli chcą rozmawiać ze swoimi widzami i mają tych widzów, to używają tych narzędzi rozmaicie. I wolno im to zrobić, nie ma jakby zakazu. Teraz wolno w jakim sensie, bo prokurator ma mieszane uczucia w tej sprawie, o ile wiem. Nie, no. Znaczy wolno, to władze marszałek powiedział, to dobrze ujęte w jednym zdaniu. Wolność artystyczna kończy się tam, gdzie zaczyna się kodeks karny. Natomiast jakiekolwiek działania wcześniejsze są działaniami cenzorskimi. To znaczy, jeśli rzeczywiście niezależne sądy. Independent, no to wtedy, taki wyrok jest wyrokiem, a cenzury nie ma. W tym sensie to, co Dorota mówi, wolno, tak? Jakby nie ma tutaj ograniczenia, nie ma takiego mechanizmu, tak? Nie ma, nikt z urzędników nie ma takiego mechanizmu, żeby zabrać tą dotację, czy wstrzymać, żeby to było zgodne z prawem. Zdaje nam się, że nie ma. Tak, no, jednak te tłumaczenia teraz są zupełnie inne i oni uważają, że mają te narzędzia, co zresztą widzimy tutaj po dialogu, po festiwalu. The instruments, as the polskiego programu miałby nie. Dialog Festival has shown. Ale mówimy o festiwalu, który jest troszeczkę jakby inną organizacją niż działanie, stałe działanie instytucji artystycznej, taką jak kieruje Paweł. To jest jego autonomiczna decyzja jako dyrektora takiej instytucji i artysty, że programuje działanie tej instytucji, umawia się z artystami i układa program tej instytucji tak, jak uznaje za słuszne. To jest jego wolność. Nikt nie ma prawa, bo to chyba w kontrakcie zapisane, że nie ma tam takiego, to jest kontrakt, w umowie. Naprawdę ma zapisane, że to jest, są jego decyzje, jego wyłącznie decyzje. To, co się dzieje w jego instytucji i kto pracuje w jego instytucji i w jaki sposób pracuje w jego instytucji. Pani Burzyńska. Jeszcze tylko powiem jedno, że w historii teatru, bo to bardzo dzisiaj pięknie widać, w jaki sposób tkwimy w tej historii teatru znowu w takich sinusoidach. Jesteśmy w trakcie wydawania serii książek poświęconej historii teatru publicznego, widzianej poprzez przedstawienia niekoniecznie wybitne artystycznie, ale bardzo znaczące w inny sposób w historii teatru. Od tego 1765 roku, od tego gestu symbolicznego ustanowienia teatru publicznego do dzisiaj opowiadamy za pomocą autorów, biur autorów rozmaitych, taką właśnie historię teatru, do której historię Polski, historię społeczeństwa, historię polityki, historię narodu, nie wiem, historię każdą, przez spektakl, bo to jest bardzo ważne okienko, przez które się spogląda. Ale nie właśnie z powodu artystyczności tych przedstawień, one zostały wybrane jako ten wziernik, ale przez to, że właśnie bardzo żywo współbrzmiały, czy bardzo żywy był kontekst pojawienia się w teatrze i rezonans społeczny, że można było na scenie zobaczyć właśnie ten
problem, taki jak klątwa, jakby rozpoznaje, prawda, czy jak Marta rozpoznaje swoje przedstawione problemy, jest w tym scenie i przez to przedstawienie zobaczyć, jaka jest reakcja społeczna na to, albo co takie przedstawienie jest, co artysta jest w stanie wysłyszeć z tej rzeczywistości, żeby ją potem na tej scenie ułożyć. Tak można opowiedzieć o oświeceniu, bo już w oświeceniu mieliśmy ten publiczny, to polityczny, krytyczny. Był jakiś Gliński wtedy też, tak? No, ja nie pamiętam akurat. To się znalazł potem w Warszawie taki cenzor, który nie pozwalał. Albo pani jest na urzędowej posadzie, to ja nie powiem aż tak tutaj prowokować. Chodzi o to, że teatr zawsze ten element krytyczności i że nurt teatru krytycznego czy publicznego zawsze w teatrze jest. To jest wpisane w to medium, jest. W dwudziestoleciu mieliśmy mnóstwo takich zjawisk czy przedstawień, które niezwykle mocno wchodziły w tę rzeczywistość i również budziły zarówno te cenzorskie zapędy władzy czy potrzeby władzy, ale też budziły rezonans społeczny. Były w obronie różne manifestacje, w obronie teatrów, pojawiały się sceny robotnicze, które też bardzo mocno wchodziły w jakąś relację ze światem. Pojawiały się wielkie przedstawienia schillerowskie polityczne, patrzę tutaj na autorkę akurat dwudziestolecia. To wszystko już było. I tak to zawsze jest. I zawsze ten, ponieważ to jest, teatr jest zawsze pomiędzy, prawda? Gdzieś życie, w którym tkwimy, a tym, co artyści o tym życiu chcą opowiedzieć. I czy sięgną do tekstu klasycznej, wielkiej literatury, pięknych słów, czy ułożą z tego inne historie własne za pomocą scenariuszy, nie wiem, gatunku, który się wskrzesza, tak jak Magda Marta próbuje opowiedzieć o świecie dzisiejszym za pomocą gatunku, który jest gdzieś wywiedziony z antyczności, prawda? Jest inaczej ma trafić do swojego widza niż symboliczne gesty, które są wykonywane w tamtym przedstawieniu. Te gesty działają i mają za zadanie działać inaczej niż ten chór, który tam śpiewa. I tak jest. To wolno, a tam to nie wolno. Nie. Też wolno, bo przecież wolno. Ale wolno. Swoje pieniądze. No właśnie. Problem, w teatrze grasz to, za wasze wolno. Udało się. To jest niesamowite. To oczywiście jest numer na raz. Spokój dla widowni. Tak. I poza tym bardzo niebezpieczny też aksjologicznie, prawda, bo to gentryfikuje niebywale teatr, właściwie odcina od niego ogromną rzeczy. Ale gdybyśmy jeszcze na sekundę wrócili do tej odpowiedzialności, jeszcze tylko powiem o Fryliczu i powiem, bo to jest może taki ważny przykład, że przedstawienia Frylicza budziły mnóstwo protestów, kontrowersji w bardzo liberalnej Francji, w Austrii, w tych miejscach, gdzie się pojawiał ze swoimi przedstawieniami. Ja nie oceniam tego, czy to dobrze. Ale oceniajmy to. Nie oceniajmy. No dobrze, to odbieram pani głos i oddaję głos komuś, kto, jak pani nie chce oceny. Nie, ja tylko o jedno zaszantażowana poszła na kompromis. Nie. O jedną odpowiedzialność tylko zapytam, że jeżeli Oliver Frylicz dostaje dyrekcję Teatru Narodowego w swoim kraju, obejmuje tę dyrekcję, jakby oszukując troszeczkę komisję konkursową, bo obejmuje to w konkursie, czyli jakby jest odpowiedź skrytykowanego na to, że dają takiemu artyście prawo do dyrektorowania narodową sceną. I on to wszystko od środka jakby wywraca. Całą strukturę tej instytucji, wszystko stawia do góry nogami, wiesza rozmaite emblematy i potem odchodzi. No właśnie, nie wiem. Pytanie, tylko co zostaje po tym geście? To jest pytanie odpowiedzialne. No dobrze, będziemy się dalej zmagali z tymi pytaniami. Pani Burzyńska, już panią wywoływałem, przepraszam, że tak długo trwało, ale sama pani widziała, że walka jest twarda, ciężka chwilami. Co wolno, co nie wolno? Może wróćmy do tego pierwotnego pytania. Bo ja uważam, że nie wolno nie badać, co wolno. Że to jest jakby absolutnie taki must, inaczej nie ma sensu, prawda? I że teatr rzeczywiście stał się w ostatnich kilkunastu latach w Polsce głównym badaczem, saperem kultury, polityki też trochę i tak dalej, sztuki wizualne też piękne, teatralistyka i tak dalej.
Ale to mieliśmy wcześniej, w latach 90. A ostatnio właśnie mam wrażenie, że coś sprawiło, że to jest tak. No dobrze, więc czego nie wolno? Jest taka stara definicja, która mówi, że w teatrze nie wolno tylko dwóch rzeczy, to znaczy, albo mówiąc szerzej, znaczy nie można robić rzeczy, które są... Nie wolno nikogo pozbawić życia i nie wolno, że tak powiem, powołać nowego życia na scenie, bo to są akty nieodwracalne, więc zabijać... No ten drugi mógłby być odwracalny przy mocy pierwszego. Tak, to prawda. Ja prowokująco powiem, że są takie teorie, które mówią, że tak naprawdę teatr od swoich narodzin jest maszyną totalnie konformistyczną. To znaczy jest taki wspaniały tekst Boala, bardzo prowokujący, który mówi o tym, że narodziny teatru greckiego to były tak naprawdę narodziny takiego wentyla bezpieczeństwa. Znaczy widzowie przychodzili, oglądali spektakl, podczas którego widzieli okrutne różne doświadczenia, które spotykają bohaterów, ale wszystko się kończyło mniej lub bardziej doklejonym happy endem lub katarzis, które było takim właśnie wypuszczeniem tego powietrza. Widzowie wychodzili, no i mówili, no życie jest straszne, ludzie cierpią, umierają wszędzie fatu, ale właśnie, no cóż my możemy zrobić? Możemy popłakać nad losem biednego Edypa i tak dalej. Żyjemy w najlepszym możliwym światu w pięknych, demokratycznych Atenach. I Boal jakby twierdzi, że to jest mechanizm, który gdzieś do dzisiaj funkcjonuje. To znaczy, że nawet jeżeli mamy teatr krytyczny, polityczny, który na przykład oddaje głos wykluczonym, którzy tego głosu nie mają, to w dużej mierze on właśnie służy temu, żeby gdzieś właśnie być wentylem, żeby coś uporządkować, rozładować, właśnie, żeby widzowie wyszli, żeby jakby spektakl zrobił za nich. No trochę to jest tak, jak rzucić 10 złotych żebrakowi, pójść dalej, mówić super, jestem w porządku, pomogłem żebrakowi, świat jest wspaniały i się tutaj do niego jakoś dokładam. I mam wrażenie, że właśnie dzisiaj wielu artystów robi to, czego prawodawcy teatru ateńskiego czy dzisiaj ci, którzy mają nadrzędną władzę, nie akceptują. To znaczy właśnie robią taki teatr, który nie doprowadza do tego upuszczenia tej pary. To znaczy mam wrażenie, że jest taka klinicza, że na przykład spektakle tych największych niemieckich prowokatorów, takich jak Frank Castor, dokładnie gdzieś na tym poziomie operują. To znaczy to jest taki spektakl trochę zrób to sam. To znaczy jesteśmy na spektaklu i on nas zostawia z takim poczuciem, że coś trzeba zrobić. Bo proszę zwrócić uwagę, że właściwie te wszystkie trzy nazwiska to są... Nieuspokajamy, to są wszystko ludzie, którzy uderzają właściwie we wszystkich stanowisków. Znaczy tam nie ma na przykład poprawności politycznej. U Castorfa są zawsze straszne sceny z bardzo uprzedmiotowianymi kobietami, z czarnoskórymi, którzy się tam pojawiają, z blackfacing, co w teatrze zachodnim jest w ogóle... No nie wolno tego robić, on to specjalnie robi. Przez co ma i lewicę, i prawicę, i centrum przeciwko sobie, bo obraża dokładnie wszystko. Ale to wolno, czy nie wolno? Właśnie z punktu widzenia polityki nie wolno. Z punktu widzenia teatru wolno. A wartości artystyczne? Jak najbardziej, to znaczy to jest... Boal ma taką teorię. Ma pani szczęście, że siedzi pani tyłem do Sieradzkiego. Bo by panią peszył, kręcił głową z lustra. Tak, to znaczy to ja czuję to za swoimi plecami. Boal gdzieś na pewnym etapie swojej kariery stwierdził, że właśnie się nie da tak naprawdę pogodzić kulturotwórczej roli państwa i teatru, że trzeba gdzieś nim z teatrem uciekać, że to zawsze będzie jakiś rodzaj kompromisu. I oczywiście mówienie o tym pewnie w tej chwili, kiedy mamy już tak naprawdę drugi festiwal skrótkowy, jest bardzo pesymistyczne. Ale to chyba dobrze, że mamy drugi festiwal składkowy, czy nie dobrze? Wolno doprowadzać do tego, że festiwale są składkowe,
bo mnie się tam bardzo podoba. To znaczy, że pan nie mówi tego głośno, dlatego że co za problem, żeby następni donatorzy państwowi oświadczyli, że zrobicie sobie bilety po 1000 złotych i będziecie mieli taki festiwal, jaki chcecie. Będzie pełna wolność, wszystko wolno. Mogę pana redaktora uspokoić, jak mówię, że mi się podoba, to Kaczyńskiego nie będzie zachęcało do działania po tej linii raczej, jak znam pana ministra. Ale chciałem pana Kopcińskiego zapytać, bo tutaj pojawia się już powoli kwestia obowiązków też, prawda? Jakbyśmy już dochodzili nieuniknienie do tego momentu. No to co trzeba, może trzeba odwrócić to? To pytanie trochę. Obowiązków w jakim sensie? Po co to właściwie żyje ten teatr? No to, bo ja wyraźnie widzę u pana Glińskiego, wiadomo po co, żeby budować wspólnotę. Jak oglądam Klątwę na przykład, no to też widzę po to, żeby budować wspólnotę. Odpowiedź jest dokładnie taka sama, tylko tu chodzi o to, żeby ją poprawiać, a tu chodzi o to, żeby ją konserwować, prawda? To jest ta różnica. Ale budowanie niewątpliwie. Znaczy, przyznam, że ja nie jestem pewien, czy Klątwa jest spektaklem, który buduje wspólnotę. Po pierwsze, czy taki był zamiar Frilicza, a po drugie, czy taki był skutek i jest skutek pokazywania Klątwy w Powszechnym i poza Warszawą. Mam kilka uwag do tego, co zostało powiedziane. Zgadzam się z Państwem, że Klątwa rzeczywiście wywołała nadzwyczajną reakcję i czegoś takiego dawno w teatrze polskim nie mieliśmy, ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że może za sprawą tych filmików, a może za sprawą samego spektaklu, który pojawił się w takim, a nie innym momencie i miał taką, a nie inną konstrukcję i wywołał takie, a nie inne reakcje, żeśmy natychmiast zaczęli się zajmować samym teatrem, tym konkretnym, ale teatrem w ogóle w Polsce, a przestaliśmy się zajmować przedmiotem tego przedstawienia. Proszę zauważyć, że no, pan redaktor dzisiaj zechciał wspomnieć, że to przedstawienie dotyczy grzechów Kościoła, ale z kolei drugi pan redaktor powiedział, że dość szybko akurat Kościół się wycofał z krytyki przedstawienia. Miałeś coś takiego. Zobaczcie, że pod Teatrem Powszechnym nie zebrali się ci, którzy by, na przykład, którzy by bronili księży pedofilów, ani też pod Pałacem Biskupim w Warszawie, czy gdzie tam siedzą oni, nie zebrała się tysięczna czy dwudziestotysięczna manifestacja przeciwko grzechom Kościoła. Ten spektakl nie wywołał takiej reakcji ani na ulicy, ani też nie wywołał takiej reakcji w publicystyce czy krytyce. Czy w ogóle jest jakiś spektakl wywołał? Znaczy, bo te spektakle, bo to pani, które wywoływały reakcje, to były reakcje polityczne i reakcje na reakcje polityczne. Tak. Dziady, klasyka, prawda? Tak, ale znaczy, na to chcę zwrócić uwagę, że my się zajmujemy także dzisiaj, co wolno, co nie wolno artyście, co wolno, czego nie wolno teatrowi. Natomiast sami się szybko zwolniliśmy, także jako krytycy, z problemu, który podniósł Frilicz. Pytanie dlaczego? Czy dlatego, że ministerstwo tak zareagowało? A może jednak dlatego, że Frilicz podjął ten problem w taki sposób, w którym właściwie nie da się postawić następnego zdania, znaczy napisać następnego zdania. Że to nie, problem pedofilii, masz rację Jacku, nie jest utajony, chociaż jest cały czas nierozwiązany. Problem pedofilii od czasu do czasu pojawia się w różnych dziełach filmowych, teatralnych, literackich. Natomiast chyba jeszcze nie powstało takie dzieło i moim zdaniem Klątwa nie jest takim dziełem, które by sprawiło, że my z tym problemem rzeczywiście zechcemy się jakoś zmierzyć. Ale czy pan jest tego pewien? Bo ja mam wrażenie, że oczywiście to nie jest dzieło, które powoduje wybuch rewolucji albo rozpad supernowy, tak? Ale mam wrażenie, że
to dzieło po tym, po klątwie, troszkę się zmienił język polskich biskupów w odniesieniu że ta reakcja niezwykle intensywna, oburzenia, że to jednak wywołanie tego szoku spowodowała też zmianę języka. Już nie słyszę, oczywiście jest wiele czynników się składa, lekceważenia. To już jest nie do zlekceważenia. Ja myślę, że to musi być dla nich straszne. Zobaczcie, jak oni nas pokazują. Być może, chociaż czytając krytykę, recenzję, publicystykę po klątwie, dla mnie charakterystyczne jest to, że właściwie ten problem został podniesiony i opuszczony. Ja bym jakby nie przeceniał tutaj, nie przeceniał oddziaływania właśnie takiego klątwa sprawczego. To znaczy, no nie wiem, no pod teatrem w momencie, kiedy narodowcy stoją, tam są z nimi księża, oni święcą czy tam dalej, czy ktoś wtargnie do teatru przerwać ten spektakl. Tak naprawdę gdzieś to się dzieje, oczywiście to jest jakiś rodzaj jakiejś takiej skrajności, takiej skrajnej, jakie robią w kościele. Ale ja mam poczucie, że to coś lepszego już nie zaczęli, czyli to jest najbardziej istotne, bo tutaj wszystko jest polityczne i tak naprawdę tutaj wszystko jest kwestią tego, do czego teatr służy, jak teatr jest używany i tak naprawdę spektakl schodzi na plan dalszy. To nie jest tak, że spektakle wywołują szeroką, pogłębioną dyskusję narodową. Takie wydarzenia, szczególnie w tej chwili, wywołują afery, awantury, pyskówki, czy utwardzenie stanowisk, tak? No zaraz, ale czy to dobrze? Bo to, że rzeczywiście znaleźliśmy się w takiej sytuacji kulturowej, w której nie prowadzi się, no, nazwijmy ją tak, pogłębionej debaty na jakieś tematy, ani w teatrze, ani w telewizji, ani gdzie indziej, to nie oznacza, że powinniśmy to konserwować. Oczywiście, że no, moim zdaniem, czy ja należę do takiego wąziutkiego chyba grona widzów, tych, którzy widzieli klątwę, którzy tak nie manifestują przed twoim teatrem. Natomiast nie jestem zachwycony tym spektaklem, nie jestem zachwycony tym przedstawieniem, nie mówię o tym wprost. W naszych łamach, na łamach miesięcznika też o tym pisaliśmy. Nie jestem zachwycony, ponieważ uważam, że on właśnie ten spektakl swoimi bardzo uproszczonymi środkami przekazu wpisuje się w bardzo uproszczoną debatę na tematy niezwykle skomplikowane, drażliwe, które powinny być subtelnie analizowane. Nie jestem utopistą i nie wierzę, żeby jeden film dobry, czy jeden naprawdę udany spektakl, który by pokazywał całe skomplikowanie, ale też wstrząsał moralnie, jak w przypadku takiego tematu, żeby mógł coś zmienić istotnie, żeby mógł, nie wiem, żeby to było wymierne. Natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy rezygnować z takiego przekazu artystycznego, który by apelował nie tylko do naszych emocji, ale także do naszego intelektu i dopiero poprzez nasz intelekt do naszych sumień. Jeżeli on jest. Ale był. Był. Przypominam, że był i pan pamięta taki teatr. Chcę się wciąć jeszcze na chwilę, bo po pierwsze bym się trochę pokłócił z tobą, Jacku, bo jeżeli mówisz, że klątwa nie porusza trudnego tematu, tylko go upraszcza, to porusza upraszczanie. Wiesz co, ale to też pytanie, jak zdefiniować ten temat, bo temat pedofilii księży w kościele jest niesłychanie prostym tematem. Tu nie ma żadnych spraw. To jest po prostu rodzaj przestępstwa, który jest nierozwiązany. W związku z tym to boli. Ten ból przedstawienie w rozmaity sposób pokazuje. Natomiast debatować nad tym, czy pedofilia jest taka, czy taka, czy do uratowania, to trochę w ogóle ten temat nie istnieje. Istnieje temat wiary. I oczywiście tego przedstawienie Friedricha nie podejmuje, ale też nie miało takiego zamiaru. Nie możemy ginąć w klątwie, prawda? Bo ta dyskusja musi pójść dalej troszeczkę. Ja bym też chciał trochę od tego uciec. To jest bohaterski dyrektor Łysak, może tylko dobrze? Heroic dyrektor Paweł Łysak.
Powiem tylko tak, że żebyśmy trochę uporządkowali dwie sprawy, które tu idą równolegle. Bo pan pyta, co wolno, czego nie wolno. I pojawia się sprawa działań ministra Glińskiego, który zabiera dotacje. I mówimy o tym, że to jest cenzura ekonomiczna. I to jest oczywiście kłopot, tylko z tym kłopotem też trochę nie bardzo jest jak rozmawiać, bo to jest trochę funkcja działania państwa. Państwo działa nieprawnie, państwo działa niekonstytucyjnie, powołuje jakąś komisję, która nie ma nigdzie ugruntowania i nie mamy, my jako obywatele, nic do zrobienia poza rozpaczliwym poczuciem, że tak nie może być. Pan Gliński zrywa umowy, mówi, że mnie się to nie podoba, więc ja tu nie dam pieniędzy, waszych pieniędzy, bo są pieniądze podatników. I trochę znowu z tą nadużytą metaforą szatni u Barei, że nie mam państwa opłaszcza i co więc rozmowa o cenzurze ekonomicznej jest tylko właściwie rozłożeniem rąk, no bo co, możemy protestować. To jest głęboko bezprawne i wchodzi w całe myślenie o tym, czemu powinien służyć mecenat państwa i dystrybucja państwowych pieniędzy, ale to jest rozmowa w ogóle o państwie PiSu, a nie o teatrze. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o to, co teatr mówi, czego nie wolno, wszystko wolno, tylko tylko w jakiej sprawie? O sprawie trzeba rozmawiać? Czy czegoś nie wolno w teatrze? Wszystko jeszcze chociaż bohaterski dyrektor. Chociaż nie, już. Chociaż nie, bo pani Ania, pani Ani się wyrwało coś takiego, że co prawda w teatrze o tym, żeby powiedzieć, że nie wiem, że księża są pedofile i że w ogóle Kościół jest okropny, to wolno, ale tak pokazać źle maltretowaną kobietę, to już nie wolno. Tu się coś zaczyna innego. Ja chciałem dwa słowa powiedzieć a propos rozbijania wspólnoty, cementowania wspólnoty na przykładzie klątwy, ale to mi się wydaje, że jest najbardziej istotne w tym wszystkim, co mówimy w tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? I w tym, co o czym Marta mówiła, o tym, żeby rozmawiać, żeśmy powinni rozmawiać. Ja zadałem to pytanie Fliczowi przed premierem, że na tym długo stale nie wiem, że jesteśmy teatrem dialogu. I dyskutowaliśmy dużo o tym. To jest tak, że absolutnie klątwa rozbija wspólnotę, ale rozbija jakąś wspólnotę iluzoryczną. Rozbija jakąś taką wspólnotę, jakąś w ogóle. Cementuje jakąś wspólnotę buntów. Tak? Zbiera, jest jakimś takim bastionem oporu. Tak? I teraz to jest jakieś niezwykle ważne. W kontekście tego, o czym na początku powiedziałem, że mecenat państwa w tej chwili będzie służył umacnianiu wspólnoty katolicko-narodowej, tak? To jest jakieś kluczowe. Fajnie jest rozmawiać, bardzo. Fajnie, my tak naprawdę żyjemy w kulturze tego, że wszyscy ze sobą powinni rozmawiać. No ale nie wiem, czy na ulicach w sprawie sądów, czy się rozmawia w sprawie trybunału, tak? No niby się rozmawia, prawda? To jest... Jest coś takiego, że nie można się też zgadzać na dialog iluzoryczny. Tak. I oczywiście klątwa wywołała coś, ale pokazała coś, co jest. Tak. To nie jest tak, że gdyby klątwy nie było, to Polska by była zupełnie inna. I to jest jakieś niezwykle ważne w tym kontekście. Pytanie jest takie, czy to jest ostatni dialog, czy nie jest ostatni dialog. Pytanie jest takie, czy ile jeszcze teatrów upadnie. Pytanie jest takie, co się dzieje z teatrem polskim we Wrocławiu. Ile będą kosztowały. Ty państwo tutaj zrobili zrzutę, super, tak? No i teraz ministerstwo powiedziało, dokładnie tak, proszę państwa, dokładnie tak. Chcecie takie rzeczy oglądać, płacicie, tak? Ale to jest pytanie, nie Paweł, nie zgodzę się tutaj. To jest pytanie o to, ile chcemy państwa w kulturze. To jest o to pytanie. Ministerstwu podlegają trzy teatry, słownie, trzy. A tych teatrów mamy, tych publicznych 120, a innych prawie 600. W związku z tym, jeśli ta kultura, ta niezależność, ta autonomia artystyczna ma się obronić w niezależności od czegokolwiek, to ona jest podległa innym strukturom niż państwo. Znaczy samorządowym strukturom. Nie, dlatego, że jest przygotowana ustawa, która będzie kontrolować te teatry i która ministrowi da najprawdopodobniej uprawnienia do tego, żeby mieć wpływ na dyrektorów teatrów. Jesteśmy przed wyborami samorządowymi. PiS ma prawie 50% poparcia i jesteśmy absolutnie, przynajmniej ja się czuję jakąś absolutnie mniejszością. W ostatnim spektaklu występuje postać, która się nazywa Sumienie i mówi, że jest sumieniem narodu polskiego na uchodźstwie w teatrze. Mam wrażenie, że skończyło się. Już się skończyło. Albo się zaczyna.
No i pytanie jest teraz dość dramatyczne. Jaką strategię wolno przyjąć wobec zmieniającej się rzeczywistości? No, wobec klątwy mieliśmy na przykład dwie strategie. Wobec dorobku Frilicza, w ogóle pracy Frilicza, jedną strategię Teatru Starego, który zrezygnował ze współpracy i nastąpiła wymiana dyrektora, i drugą strategię Teatru Powszechnego, który nie zrezygnował z Frilicza. I na razie dyrekcja trwa, chociaż wiem, że to nie jest takie proste, bo inne są statusy tych teatrów i tak dalej. Ale teraz jest pytanie, skoro zaczynamy rozumieć, co zdaniem tej władzy nie wolno i co ona bardzo będzie niszczyła, tak, czego będzie próbowała się pozbyć, to jakie strategie adaptacyjne są dopuszczalne w tej sytuacji? Jakie są sensowne? Jacek Sieradzki wyrywa się do głosu, to proszę. Tam gadałem chwilę temu i trochę też, oczywiście, że to jest podstawowe pytanie, dlatego że sami Państwo wiecie doskonale, że pokusa oportunizmu w takiej sytuacji jest niesamowita, zwłaszcza w teatrach, które są instytucjami zbiorowymi, które w związku z tym bardzo łatwo powiedzieć, że trzeba ludzi ratować, że trochę trzeba instytucje ratować, więc może trochę przyhamujemy, zwolnimy. To się, my tego nie nawet złapiemy, bo to tak idzie po cichu, tak się, ale takie niebezpieczeństwo oczywiście jest. Bo tylko jaka jest alternatywa? No powiedział pan Łysak, że właściwie nie wolno dotykać kościoła, prawda? Rzeczywiście jest coś takiego, rzeczywiście jest coś takiego. Zły dotyk, tak. Rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy teatr krytyczny dotyka na przykład problemów ekonomicznych, to nie ma takich reakcji. A bardzo drastycznie, prawda, u Strzemki i Demirskiego to są radykalne. I jakoś to ten rząd znosi bez bólu. Bo to nie, no właśnie. Czy wobec tego, żeby ratować substancję, pan już użył tej formuły okropnej, konformistycznej, dobrze pamiętanej z PRL-u, tak? Zostawić na chwilę ten kościół, oczywiście nie czepiajmy się, a teatru nie zamkną może, a możemy krytykować kapitalizm za to i coś tam jeszcze, i nie domogli demokracji, czy jak? To na pewno nie jest żadne rozwiązanie, ale opowieść przyjaciół z Teatru z Bydgoszczy, którzy po klątwie zrobili spektakl potencjalnie jeszcze bardziej wybuchowy, Bóg w dom, gdzie zacytowane jest na przykład autentyczne kazanie księdza, takie, przy którym ksiądz Międlar to jest kochający wszystkich franciszkanin, i jeszcze parę innych tam wątków było poruszone. Właśnie głównie w Wołyniu też są straszne kazania, prawda? Tam, ponieważ w pewnym sensie już gdzieś ten impact się wyczerpał, pojawiła się nieduża bardzo pikieta młodych ludzi z Młodzieży Wszechpolskiej przed teatrem. I ponieważ ich było na szczęście tak mało, teatr postanowił zaprosić ich. Znaczy, po pierwsze zapytał się ich, dlaczego protestują. Oni powiedzieli, że oni nie wiedzą, bo centrala im kazała. I faktycznie nie doszło do tego spotkania, ale ponoć tak się spłoszyli, bo to byli bardzo młodzi ludzie, to byli faktycznie chłopcy nastoletni, bardzo groźni. Tak, ale oni dotacji nie zabierają. Tak, ale oni byli związani, później się okazało, właśnie z tymi samymi ludźmi, którzy zgłaszali wcześniejsze pokazy Frylicza w Bydgoszczy, od których się zaczęła zła sława reżysera. Więc ja wiem, że w przypadku takich tłumów szturmujących teatr to nie jest możliwe, ale wydaje mi się, że w jakiejś małej skali być może tak. To znaczy, zresztą aktorzy klątwy, po tym jak trochę już ten strach minął, pamiętam taką rozmowę z Arkadiuszem Brykalskim, że on by właśnie strasznie chciał, żeby ci ludzie jednak weszli do środka, żeby z nimi porozmawiać. Bardzo by chciał, bo czuje, że już aktorzy mają tą siłę i że potrafiliby to zrobić. I, więc oczywiście
oczywiście, czy to by się udało, trudno mi jest powiedzieć. Znaczy, przerwanie do Damaszku, no nie było dyskusji. A myślę, że aktorzy byli już na to też jakoś gotowi. Znaczy, gdyby prowodyrowie tej wtedy akcji zaczęli jakoś mówić z klatą, to klata potrafiłby, myślę, odpowiedzieć tak czy inaczej. Zastanawiam się, na ile coś takiego jest możliwe. Wspominałem wcześniej Schlingensiefa, on właśnie w pewnym momencie zrobił coś takiego, że zrobił spektakl Hamleta, gdzie statystami byli neonaziści, to tacy po wyrokach. Znowu, najpierw była totalna jakaś, w związku z tym, to totalne pogubienie, nikt za bardzo nie wiedział, czemu to może służyć, natomiast faktycznie przez jakiś czas był spokój, to znaczy władze landów, które też decydowały dać mu pieniądze czy nie dać, jakby zostały tutaj wyrzucone, czy nagle się okazało, że to nie jest teatr jakiejś mniejszości robiony za publiczne pieniądze, każdy może, neonaziści też mogą nawet na scenie wystąpić. Obrońcy mogą przyjść i porozmawiać, więc myślę, że jeżeli się da do tego typu spotkań, jak właśnie tam w Bydgoszczy, gdzie teatr wyszedł i porozmawiał z tą grupką i ta grupka przestraszyła się możliwości tak naprawdę rozmowy, to może to też coś zmieni. To znaczy. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest utopijne. Znaczy ja to też bardzo, bardzo wierzę i jakby to wszystko, co robię w teatrze, wynika właśnie z tej wiary, że nawet jeżeli mam na scenie organizację Strzelec i mam 7 członków organizacji Strzelec, to okazuje się, że po tygodniu pracy nad konstytucją jeden z tych członków organizacji Strzelec przestaje być członkiem. I jeden otwarty rasista, który zresztą nazywa się Biały, zaczyna dyskutować z zespołem i staje się obrońcą konstytucji na Facebooku. I też nie wiemy, w jaki sposób to się dzieje, ale jednak to się dzieje. Całe moje działanie wynika z tej głębokiej wiary w to, że może nawet jeden biały gdzieś zacznie... Nie chodzi o to, że on zmieni swoje poglądy, bo on bardzo otwarcie opowiadał o tym, że po prostu jest rasistą, że on nie zniesie tych osób, które są uchodźczyniami, które stoją koło niego na scenie. Bardzo, bardzo otwarcie jakby to wszystko wyświetlał. Natomiast to, że ostatecznie z nami został, to, że stał się obrońcą tego tekstu i tego spektaklu, że wystąpił z nami po raz kolejny na placu pod Pałacem Kultury. No dla mnie jakby jest czymś mega cennym. Ja chcę jeszcze powiedzieć też o tym tutaj, do pana wypowiedzi chciałabym się odnieść. Mówił pan o tym, że tak to rozumiałam pana wypowiedź, że spektakl Frylicza jakby operuje bardzo prostymi środkami, że tak zrozumiałam, że jakby proste środki wywołają jak gdyby uproszczoną debatę. Wydaje mi się, że w teatrze powinniśmy stosować wszelkie środki artystyczne, które dla nas są skuteczne, czy ważne, czy które, nie wiem, podważają jakąś zastaną myśl, nie wiem, o rzeczywistości. To znaczy, to jest jakby nasza, to jest w naszych rękach to narzędzie. Ono może być bardzo uproszczone, ono może być też bardzo skomplikowane, natomiast niezależnie od tego, debata, która dzieje się po, jest jakby już czymś zupełnie odrębnym od spektaklu. I tym jakby uważam, że jesteśmy w stanie zarządzać. I tutaj myślę, że powinniśmy robić bardzo tyle, ile możemy. To jest oczywiście też problem bardzo złożony, bo w to wchodzi edukacja, jakby bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane procesy. Tylko bohaterski dyrektor się wypowie i zaraz... Czy wierzymy w dialog? Jakby pytanie, czy wierzymy w dialog? Z tą władzą i z moimi ludźmi. To jest tak, że absolutnie teatr jest przestrzenią dialogu. Teatr jest przestrzenią wymiany myśli. Teatr jest przestrzenią dialogu. Odkąd jestem w teatrze od połowy lat 90., od końca lat 90., czy od początku 2000, byłem dyrektorem, bardzo wiele takich dyskusji odbywaliśmy. Odbywaliśmy dyskusje z neonazistami, z ONR-em, z różnymi środowiskami. Tak naprawdę
cała jakaś przestrzeń edukacyjna, tak naprawdę wszystko to było na tym skupione. Zostało to włożone w to bardzo dużo energii. Skończyło się to tym, że świat się tak zmienił, jak się zmienił, nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie. I pytanie jest takie, czy to nie jest jakaś naiwność, czy to nie jest taka naiwność pod tytułem weźmy się za rączki, porozmawiajmy, pogadajmy. Pytanie, kto chce rozmawiać po drugiej stronie? Pytanie jest takie, o czym mamy rozmawiać, z jakiej pozycji? Być może to jest tak, że rzeczywiście powstał rzeczywisty dialog. To są potrzebne naprawdę dwa silne projekty konkurujące ze sobą, które mogą ze sobą wejść w spór i mogą sobie coś nawzajem zafundować. To, że intelektualiści generalnie chcą rozmawiać, tak powiedział Oliver przed premierem. Wiesz co, no, myśmy tak dyskutowali właśnie w tej Jugosławii, tak te obie strony dyskutowały z tymi jugosłowiańskimi faszystami. Wszyscy intelektualiści rozmawiali wiesz, aż do końca i potem się bardzo zdziwili, że nagle tam ci drudzy wycięli karabina, przecież oni cały czas z nimi rozmawiali, prowadzili dialog. To nie jest tak, że dialog po prostu jest jakąś receptą na uzdrowienie. Oczywiście zaproszenie neonazisty, wzięcie dzieci zagubionych, młodych przestępców do teatru może ich zmienić, ale mówimy tu o jakichś globalnych zmianach, o tym, co się naprawdę teraz na świecie dzieje i nie można mieć naiwnego podejścia do dialogu. Myślę, że tak naprawdę w tej chwili powinniśmy myśleć o tym, co się wydarzyło, co spieprzyliśmy również jako artyści. Mówię o tym, że jestem za długo w teatrze, dyrektorem trzeciego już teatru i mam absolutnie poczucie, że przez te 20 parę lat coś spieprzyłem, ale jakby nie należy na tym pozostawać, tylko naprawdę pomyśleć o przyszłości, pomyśleć, co jest do wymyślenia, co jest do zaproponowania i co może być takiego, co ten świat zmieni, co się przeciwstawi temu, czego my nie lubimy, czyli ksenofobii, wykluczeniu, nazizmowi. Jeżeli mogę się wtrącić, pamiętam piękne, poruszające przedstawienie Popiełuszko, które wyreżyserowałeś na podstawie tekstu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To było przedstawienie o księdze. To było przedstawienie też o kościele. To było przedstawienie oparte na tekście, który od początku też wchodził w dość taki ostry spór z pewnym ucukrowanym, stereotypowym sposobem opowiadania historii Popiełuszki. Z tego, co teraz powiedziałeś, domyślam się, że to jest jedno z tych przedstawień, które zrobiwszy, teraz czujesz, że, znaczy, oceniasz jako porażkę swoją, ponieważ, poczekaj, daj mi tylko skończyć, ponieważ po serii takich przedstawień, oto ONR wyszedł na ulicę Białego Stoku, Warszawy czy Wrocławia. W związku z tym, pozwól, że będę tak czytał w twoich myślach, ale zaraz mi powie, że nieprawda, że nie widzę tego dobrze. W związku z tym, zamiast performować, wystawiać ciekawe, zaskakujące teksty, typu Popiełuszko, budujemy dwie barykady. Po jednej stronie mamy barykadę usypaną, nie wiem, z tysiąca pomników Jana Pawła II albo ich 5000, które stoją w całej Polsce. Po drugiej stronie barykady bierzemy jeden taki pomnik i zakładamy mu pętlę na szyję, tak jak wieszamy z napisem, który zakładano murzynom w południowej Karolinie podczas linczu. Ty to nazywałeś przed chwilą, stwórzmy dwa silne projekty. Dla mnie to nie są żadne projekty. To nie są ani intelektualne, ani ideologiczne projekty. To jest po prostu, to są dwa bardzo uproszczone sposoby obrzucania się błotem. I ja przeciwko temu, znaczy jakby nie mogę tego zaakceptować, cały czas pamiętając o twoim Popiełuszce. To jest oczywiście bardzo ciekawe, ale czy to jest rzeczywiście nasz największy problem dzisiaj? Myślę, że tak, że ten rów jest największym problemem. Ja myślę, że troszkę, Jacku, dziękuję ci za pochwałę mojego spektaklu pierwszego, ale dokonałeś trochę manipulacji, bo mówiąc o projekcie na świat, nie mówię o tym, że kontra jest tym projektem. Absolutnie takiej rzeczy nie powiedziałem. Że znaczy tak zrozumiałem, że jednak w tej chwili taki teatr uważasz, jest z jednej strony powiedziałeś o moim spektaklu. Na dzisiaj, o w ten sposób. Na dzisiaj jest o moim spektaklu, z drugiej strony o spektaklu innego artysty. Nie, to już nie o to mi chodziło. Pani dyrektor.
Otwierający nasze, wprowadzone wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim studia z pedagogiki teatru, Edwin Bendyk scharakteryzował, zbierając też obecne teorie socjologiczno-filozoficzne, pisujące miejsce, w którym teraz jesteśmy, także teatrze, ale jakby szerzej w świecie, jako interregnum za Baumanem, a jednocześnie czas semiozy, czyli szukania sensów, na nowo definiowania słów, znaczeń, ponieważ jak widać, jakby mówimy o tym samym, a być może albo mówimy tymi samymi słowami, ale te słowa zamiast nas w jakiś sposób posuwać do dialogu, oddalają nas od tego dialogu. I to, ta semioza, czyli ten stan, kiedy ciągle ze sobą o czymś dyskutujemy i jeszcze bardziej się w ten kryzys wciągamy, to jest, nie wiadomo, ile ona będzie trwała. To jest też naturalna rzecz, znaczy ona musi być, tylko że jest już w tej chwili doświadczenie pewnych grup społeczeństw, państw, które troszeczkę przez to przeszły. Widać ze świata artystów związanych ze światem plastyki, że zarządzanie kryzysem, czyli utrzymywanie artystów w stanie kryzysu, nie prowadzi też do jakiegoś takiego pozytywnego napięcia w sztuce. Trzeba nie dać podzielić się także wewnętrznie, to znaczy środowisko nie może być użyte do tych podziałów, czy też nie może dać się podzielić. Trzeba wewnątrz tego środowiska, wewnątrz teatru, który jest, czy jest teatr, to jest to pytanie, za które będziemy za chwilę sobie na zjeździe badaczy odpowiadać, zjeździe badaczy teatru. Bo przecież teatr to nie jest własność Pawła Łysaka, ani Jacka Kopcińskiego, ani pani Anny Burzyńskiej, czy mój. Teatr to jest własność artystów, widzów i tego, kto ten teatr chce utrzymywać, bo nie ma na razie poza licznymi wyjątkami w świecie teatrów prywatnych, że teatr się utrzymuje z wpływów do kas. Teatr ktoś zawsze musi chcieć utrzymywać, ale ten splot tego chcenia musi się wytworzyć w tym cyklu. A jak będziemy o tym rozmawiać, w jaki sposób będziemy nie użyci do pewnych innych celów niż to właśnie, żeby to dobro, którym jest ta wspólnota, jakkolwiek ona się wytworzy wokół teatru, a teatr zawsze najpierw działa lokalnie, zawsze działa w tym miejscu, gdzie on jest, ale potem działa ponadlokalnie, bo to, że klątwa jest w jednym teatrze, to nie znaczy, że widziało ją tylko tylu widzów, ile jest miejsc na widowni, bo fala, która jest, pewien rodzaj legendy, którą ma teatr, pewien rodzaj, przecież niektórzy czytają opisy do opisów i jeszcze inne opisy do tego, co się tam wydarzyło. Ta fala jest dużo większa niż tylko ten odbiór fizycznie obecnych na widowni widzów. To jest zawsze sprzężenie i czasami... Coś się jednak stało. Ja zrobiłem z dyrektorem Łysakiem taką rozmowę w telewizji, próbowaliśmy symbolikę użytą przez Frydlicza tłumaczyć trochę jak na lekcjach, co artysta miał na myśli, prawda? Taka była próba, co rzeczywiście jak na telewizji w Polsce to było dość ekstrawaganckie. No ale potem jechałem do Gdańska pociągiem i w przedziale. Ludzie zaczęli pytać, ale ja to nie zrozumiałem w końcu. To o co chodziło? I to jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że ludzie chcieli w pociągu, i tam dwie osoby widziały naszą rozmowę, a jeszcze były w przedziale dwie, które nie widziały, więc te, które widziały, chcieli rozmawiać, obcy kompletnie ludzie, nie znający się, o teatrze, o symbolice teatru. To jest w ogóle coś niesamowitego i prawdopodobnie, gdyby nie zrobić tej prowokacji, to nic takiego by się nie mogło wydarzyć, prawda? Ale to mnie prowadzi do pani tezy, że nie wolno dać się podzielić, cofnąć, prawda, że teatr musi spełniać te obowiązki. Ale jednak zmierzamy do końca rozmowy i to dramatyczne pytanie musi paść. No, jaki kompromis z władzą, która będzie, jak słusznie mówi pan dyrektor, prawdopodobnie miała większe jeszcze uprawnienia wobec kolejnych teatrów samorządowych też, prawda? I czy kompromis z władzą, czy heroicznie polec, prawda,
w boju, czy próbować ją pozyskiwać, nie wiem jak. Co państwo myślicie? Zacznijmy od pana dyrektora i potem pojedziemy szybko w tę stronę. Ja myślę, że to jest rodzaj walki o rząd dusz. Tutaj jakby nie myślę o kompromisie tak naprawdę. To jest jakiś rodzaj walki o wizję przyszłości kultury. O wizję naszej przyszłości. Dlatego wydaje mi się, że... Czyli co? W przyszłym roku, za półtora roku, jak prezydentem Warszawy będzie pan minister Jaki, wystawi pan Filnicza jeszcze raz, czy nie? Nie, no oczywiście. Tak, czy nie? No, jeśli będę tym dyrektorem, chociaż nie podejrzewam, że rozmawiam o bardzo hipotetycznej sytuacji, że prezydent Jaki będzie... Absolutnie uważam, że... I wtedy pan polegnie bohatersko. No nie walczy się po to, żeby polec, tylko walczy się po to, żeby zwyciężyć, chociaż w Polsce to różnie bywa, ale... No właśnie, tradycja jest. Ale tak na logikę to się walczy, po to, żeby zwyciężyć. Polec czy przeżyć, panie redaktorze? Ale słowo jeszcze chcę powiedzieć tylko... Pytanie jest trochę o tyle bezprzedmiotowe, że nie ma co mówić o kompromisie, bo tamta władza nie uznaje kompromisu. Nikt się z nikim nie będzie dogadywał. Można być grzeczny i się nie wychylać. To nie jest kompromis. Być wiedział głupi, gdybyś w mateczniku siedział i tak dalej. Tylko to nie jest kompromis. Myślę, że rzeczywiście, chociaż też mam bardzo pesymistyczne myśli do tego, co nastąpi. Dlatego, że... Myślę, że najistotniejszą sprawą jest rzeczywiście, to jest wyświechtane słowo, ale jednak budowanie wspólnoty z widownią, która częściowo jest, częściowo jej nie ma. Nie tylko na takich gestach, bo oczywiście ten gest freelance'owy coś zbudował, ale także na innym, także w innych sposobach rozmowy. Ja trochę nie wierzę, choć marzyłbym o sytuacji takiej, żeby była szansa dialogu z tamtą stroną, żeby powiedzmy sobie znajdywać rozmówców chętnych do tego, przynajmniej żeby się posłuchać, tylko że to jest i postulat na tamtą stronę i na swoją, to znaczy nie można robić. Przedstawień, to emblematycznie powiem, przedstawień, którym się zakłada, że robimy przedstawienie o ważnym działaczu prawicowym i zakładamy, że w gruncie rzeczy to trochę z tego sobie zrobimy bekę, bo nie zgłupi. Znaczy, jeżeli tak się zrobi, a nie wiecie państwo, jak tradycja jest. Słucham? Tradycja jest. No tak, tylko że to, tylko to jest jałowe, to jest puste, to donikąd nie prowadzi. Podejrzewam, że jeżeli się stanie tak najgorzej, jak się stanie, to znaczy, że dopiero władza dopiero wprowadzi pewien rodzaj narodowo-patetyczno-upajający sposób funkcjonowania całej kultury, dopiero potem zaczną się ku temu bunty, zaczną się do tego bunty. I do tego, żeby te bunty się zaczęły, trzeba utrzymywać kontakt z własną widownią i ją poszerzać. Ale w gruncie rzeczy coś, co najprawdopodobniej pewnie komentatorzy polityczni mówią o politykom. I też tego nic nie wiecie. Rozmówienia politykom. W tym pesymizmie mam taką myśl, która jest tak pesymistyczna, że aż optymistyczna, że być może jednak tak jak się nie za bardzo udało w tych różnych ważnych instytucjach, gdzie dokonano zmiany, znaleźć jakichś następców, którzy by sobie poradzili, to że tak samo wcale niekoniecznie ten mityczny widz, który pragnie pięknego teatru bez obrażania się znajdzie, na przykład takie teatru polskiego we Wrocławiu, niezwykła, fantastyczna publiczność biedna. Na razie póki co jeszcze władza idzie w zaparte, że jest świetnie, jest pusta widownia, są wspaniałe farsy kupowane, ale myślę, że tak, trzeba dać szansę, ale myślę, że za parę lat jednak mimo wszystko się okaże, że właśnie ci ludzie, dla których bardzo ważne jest też, no właśnie to, żeby to było dla ludzi, żeby jakoś to ekonomicznie też funkcjonowało, również dostrzegono, coś jest nie tak, to znaczy, że jednak nie da się tego... Nie da, powiem prosto, nie da się chyba zbudować w Polsce właśnie takiego teatru skrajnie prawicowego, nie ma takich artystów zbyt wielu, nie będzie takiej widowni i że w związku z tym jednak gdzieś to się jakoś w pewnym momencie musi zatrzymać, bo chyba dłużej się nie da tego. No myślę, że będą artyści uciekali właśnie do różnych niestety albo stety dla...
be going into szukania nowych form, ścieżek takich jak spektakle właśnie te teatru polskiego w podziemiu, które są transmitowane internetowo, jak właśnie czytanie Gorgota Piknik, partyzantka, znaczy taki rodzaj partyzantki się zrobi, to oczywiście będzie... No ale jaką to może mieć skalę, prawda? Tak, to też tak, jest ograniczenie tak, skali. Tak. Panie redaktorze? Widzę to tak, że po pierwsze sądzę, że publiczność w Polsce w jakimś takim, no, nie wiem, w szerszej skali, to nie jest publiczność nastawiona na tak zwany piękny teatr, czy też łatwy teatr, czy teatr rozrywkowy. O to bym się nie martwił. Natomiast martwiłbym się, gdyby wybitni reżyserzy, a także dyrektorzy ważnych teatrów teraz planowali swój repertuar przeciwko ministrowi albo przeciwko PiS-owi. Przeciwko pewnemu... Jakby planowali za PiS-em? Nie, proszę mi tego... Nie, to chcę powiedzieć. Martwiłbym się, gdyby teatr stał się reaktywny. To znaczy, wyobrażamy sobie... Poczekaj. Wyobrażamy sobie pewną strategię, ona się realizuje w tym, że rekonstruktor taki czy siaki dostał duże pieniądze na rekonstrukcję w czymś tam i teraz przeciwko temu robimy spektakle. Wydaje mi się, że to nie tędy droga. Znaczy ja jako widz i krytyk w takim układzie czuję się zagubiony i zmieniam zawód. Cały czas liczę na to, że teatr nie będzie wyłącznie reaktywny, nawet jeżeli władza będzie robiła coraz większe głupoty, ponieważ rozmawia nie z władzą, a z widzami, a oni są inni i oni oczekują na skomplikowany, ciekawy teatr. Ja jestem w ogóle przeciwna takiej rozmowie o strategii, bo to jest kwestia do pozostawienia artystom, ich sumie i ich decyzjom. Na ile w ich wnętrzach te decyzje się urodzą, jak mają pracować, kto ma mieć wpływ na ich decyzje i pracę, to są ich decyzje, to jest raz, a dwa, teatr tyle razy był w tych sytuacjach, a nie szczerość jest najgorszą z możliwych atmosfer, w których teatr działa. I ta nieszczerość jest zawsze przez publiczność odczuta i taki teatr nie będzie miał. Ale to nie jest decyzja ani władzy, ani strategii, którą tu państwo dla teatru wymyślą. To jest tak jak decyzją o aborcji. To nie jest kwestia prawa. To jest kwestia sumienia. It's not legal, it's a matter of conscience. No jeżeli będziemy funkcjonować, a tak to powoli wygląda, jako artyści będziemy zmuszeni robić spektakle w służbie kultury narodowej, tak to powiem. U mnie na scenie w hymnie jedna z postaci, chyba świnka pluszowa albo owieczka pluszowa, mówi po scenie, która była w zasadzie takim scenicznym wystawieniem Holokaustu, mówi, nie można robić katarzis wbrew narodowi. No, będziemy robić katarzis wbrew narodowi, znaczy będziemy robić katarzis, ale też nie taki katarzis, które ma nas oczyścić, właśnie, nie takie, które ma nam dać ulgę, nie takie katarzis, które powie, no fajnie, zobaczyliśmy scenę z Holokaustu, zainscenizowany w zasadzie Holokaust i spadła nam łza po policzku. No nie, właśnie po to to inscenizuję w teatrze, po to to robię w hymnie do miłości, żeby widz się zastanowił i zobaczył, że jakby ta łza to jest za mało, że to katarzis, to poczucie ulgi to jest za mało, że trzeba zrobić coś więcej. Co więcej? Nie wiem, na pewno nie iluzoryczny dialog, jak ty mówisz, Pawle, ale albo jest dialog, albo go nie ma, też tak to czuję. A jeszcze powiem przewrotnie, że właśnie w spektaklu Hymn do Miłości największymi ekspertami od dialogu, od wspólnoty, od zagrożeń terroryzmem są pluszowe
zwierzęta, nie ludzie. Ludzie w moim spektaklu już za dużo jakby powiedzieć nie mogą, w zasadzie milczą. Chciałem tylko zgodzić się z Jackiem, również jestem za dobrym teatrem przeciwko teatrowicom. Chyba nie zaskakuje, a propos twojego przykładu. Myślę, że to, co jest ważne, to jest myślenie o przyszłości. Społeczeństwo dialogujące ze sobą, ludzie ze sobą rozmawiający są jakimś rodzajem marzenia, tak? Dialog jako dialog jest rodzajem narzędzia, tak? I teraz jakby narzędziem próbujemy dojść do jakiegoś marzenia. Myślę, że musimy wszyscy myśleć o przyszłości wspólnie, że musimy sobie ten świat wyobrażać, musimy na niego mieć jakiś pomysł wspólnie i go ze sobą negocjować. I to jest ta przestrzeń teatru. A z drugiej strony, teatr też nie jest do końca, nie powinien być narzędziem, prawda? Nie powinien być narzędziem, teatr jest sztuką, teatr jest wolny, teatr służy różnym rzeczom, a tak naprawdę sztuka jest czymś, co jest dużo wyżej od tego. I to jest coś, co jest, mam nadzieję, optymistyczne. Chciałem się tylko powiedzieć, bo jeszcze tutaj nadzina. Przygotowujemy Forum Przyszłości Kultury, tak, jest wydarzenie 18-19 listopada, na które Państwa zapraszamy, będziemy rozmawiać tam o przyszłości kultury. Jak Państwa słuchałem, to w gruncie rzeczy brzmiało to dość optymistycznie, jak na moje oczekiwania, bo właściwie nikt z Państwa nie zakwestionował tezy dyrektora Łysaka, że właściwie jednego tylko nie wolno dotykać Kościoła. To by znaczyło, że jednak całkiem spora sfera wolności jeszcze została, na razie jak się wydaje. Pytanie, czy ona będzie mogła być tak duża w dalszym ciągu, zwłaszcza jak teatr zacznie się zajmować intensywniej tymi innymi sferami w sposób równie radykalny, czy równie inwencyjny jak Kościołem. I to jest dla mnie pytanie bardzo ważne, prawda? Na ile te sfery wolności będą się zawężały, to znaczy, czy na przykład jeżeli Strzępka i Demirski zaczną pokazywać rzeczywistość państwa PiS, to czy się nie okaże, że to też jest jednak jakiś problem. Bez względu na to, czy dotyka Kościoła czy nie. No ale jak się spotkamy za dwa lata, jeżeli się spotkamy, to już będziemy coś na ten temat wiedzieli. Można pójść jeszcze dalej, bo na przykład można zapytać o pedofilię w innych środowiskach społecznych. To może być prawdziwy problem. Ja bym się raczej spodziewał problemu molestowania, bo to jest coś, co wznosi się szybko bardzo teraz i zdziwię się bardzo, jeżeli nie będzie spektakli dotykających tego tematu, ale myślę, że tutaj nikt z PiSu nie ma sobie nic do zarzucenia, nie będzie ograniczony, tak jak sądzę. No dobrze, bardzo Państwu dziękuję, Państwu też dziękuję. Nie wiem, czy organizatorzy chcą jeszcze coś ogłosić, zanim się zdekoncentrujemy. Nie, dziękuję bardzo.